Halo, halo. Cześć, nazywam się Łukasz Bobrek i opowiem Wam o tym, jakie zagrożenia czekają na nasze urządzenia mobilne i czy jest się czym przejmować, czy możemy czuć się bezpiecznie swoimi telefonami. Nie słychać, a teraz lepiej? Dobra, to zacznę jeszcze raz od początku, żeby wszyscy słyszeli. Nazywam się Łukasz Bobrek i opowiem Wam o tym, jakie zagrożenia czekają na nasze urządzenia mobilne i czy jest się czym martwić, czy możemy czuć się bezpiecznie z naszymi telefonami. Na początek parę słów o mnie. Pracuję w firmie Securing jako specjalista do spraw bezpieczeństwa w IT. Zajmuję się na co dzień analizą bezpieczeństwa aplikacji webowych i mobilnych, a też konsultacją, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w IT. Hobbystycznie zajmuję się inżynierią wsteczną złośliwego oprogramowania, głównie na Androida i stąd ta prezentacja, bo tutaj będzie wiele przykładów właśnie z inżynierii wstecznej malware'u na Androida. Krótka agenda, na początek zastanowimy się, po co właściwie mamy urządzenia mobilne. Chyba każdy o tym wie, ale pokażę też Wam, jaka jest skala danych, jaką na nich przechowujemy. Później pokażę, jakie zagrożenia czekają na te urządzenia, czyli jakie są wektory ataku. Jednocześnie będę też mówił o tym, jak się można przed takimi atakami zabezpieczać. I na końcu sobie podsumujemy wszystko i zastanowimy się, czy faktycznie jest się czego bać, czy możemy korzystać z telefonów bezpiecznie. Okej, więc czy ktoś w ogóle nie korzysta ze smartfona na tej sali? Okej, jest jedna osoba, ale to się więcej zgadza z statystyką, więcej 99% naszego społeczeństwa korzysta z telefonów. Na telefonie przechowujemy mnóstwo wrażliwych danych. Są to kontakty, SMS-y, zdjęcia, filmiki. Już nie będę wnikał, co może być na tych zdjęciach lub filmikach, ale są to bardzo prywatne dane. Mamy też sparowane zazwyczaj konta z mediów społecznościowych, z Google'a, Facebooka. Zazwyczaj używamy też bankowości mobilnej, więc jak widzimy, całość danych, które przechowujemy na telefonie jest bardzo dla nas wrażliwa i gdyby ktoś przejął te wszystkie dane, no to mielibyśmy spory problem. Można powiedzieć, że cała taka nasza cyfrowa osobowość jest przechowywana na tych telefonach. Teraz też parę statystyk. Mniej więcej 2 miliardy ludzi na świecie używają smartfonów. Aplikacji jest około 4 milionów. Połowa z wszystkich użytkowników korzysta z bankowości mobilnych. Jest to ponad miliard, więc jest to gigantyczna liczba i jakby przestrzeń ewentualnego ataku dla twórców złośliwego oprogramowania i mniej więcej 500 miliardów dolarów rocznie jest przeznaczanych na mobilne płatności, więc też jest to ogromna liczba. A więc teraz zastanówmy się, jak można atakować urządzenia mobilne. Ma ktoś z Was jakiś pomysł, jak się można za to zabrać? Jeżeli ktoś ma telefon i chcemy ukraść jego dane, wiecie jak to zrobić? Jasne, to jest najprostsze rozwiązanie, aczkolwiek może mieć PIN, może mieć szyfrowany dysk, no i wtedy nie uda nam się. To można zrobić przemocą oczywiście, ale już nie do końca o to chodzi. Więc tak, jest kilka wektorów ataków. Przede wszystkim faktycznie można fizycznie to urządzenie ukraść i zobaczyć, co da się z tym zrobić. Można też rewersować sam w sobie system, na przykład iOS-a i Androida. Jest to strasznie trudne technicznie, ale jeżeli nam się uda, no to możemy mieć dostęp do wszystkich telefonów, jakie tylko istnieją, więc pewnie warto. Można też zainstalować aplikację, która będzie wchodziła w jakieś interakcje z innymi aplikacjami na urządzeniu i w ten sposób starać się wykraść jakieś dane. Można też atakować oczywiście transmisję, czyli komunikację między aplikacją a serwerem. Można zobaczyć, jak ta komunikacja wygląda, jaki jest protokół, czy można tam coś wstrzyknąć, powiedzmy jakiś kod, który coś zrobi. Czyli jakby podsumowując to wszystko, można fizycznie ukraść urządzenie, można zainstalować złośliwe oprogramowanie, w które ma spełnić określoną funkcję, albo można szukać podatności w istniejących aplikacjach, na przykład bankowych. A więc kradzież urządzenia. Z kradzieżą jest tak, że jeżeli o nią chodzi, to czuję się dosyć pewnie i bezpiecznie, jeżeli chodzi o moje dane, ponieważ tak mi się przynajmniej wydaje. Nigdy nikomu nie kradłem telefonów, ale jeżeli ktoś to robi, to zazwyczaj chyba po to, żeby ten telefon po prostu sprzedać i mieć pieniądze z samego urządzenia, a nie z moich danych. Tym bardziej, że bardzo łatwo się zabezpieczyć, w sensie swoje dane. Wystarczy właśnie użyć PIN-u, hasła. Na iOS-ie ten PIN lub hasło jest równoznaczny z szyfrowaniem całej zawartości wszystkich danych, jakie się znajdują na urządzeniu. Na Androidzie 6 już też to szyfrowanie jest domyślnie włączone. Wcześniej było jakby można je było włączyć, ale to nie było domyślne ustawienie. Z iOS-em jest napisane, że to szyfrowanie jest wspierane od 2014 roku. To nie jest do końca prawda. Ono było wspierane też wcześniej w poprzednich wersjach, ale od 2014 roku jest zrealizowane w taki sposób, że
Nawet Apple nie jest w stanie rozszyfrować takiego dysku. Wcześniej Apple mógłby to zrobić na podstawie, czy wiedział, jak są generowane klucze, teraz już tego nie wie. No i oczywiście zawsze warto w jakiś sposób zdalnie kontrolować urządzenie i w przypadku, jak ktoś nam je ukradnie, możemy wtedy zdalnie wykasować wszystkie dane, no i mamy spokój, poza tym, że nie mamy telefonu. No to już co innego. Okej. Okay. Kolejnym wektorem ataku na nasze dane jest złośliwe oprogramowanie. Czyli wszystkie skrypty i aplikacje, które bez naszej wiedzy działają w sposób dla nas szkodliwy, bardzo często też przestępczy. Złośliwego oprogramowania na platformy mobilne jest bardzo dużo. To też jest taka rzecz, o której nie ma jeszcze takiej świadomości, ponieważ wydaje się, że to złośliwe oprogramowanie dotyczy oczywiście komputerów, jasne. Trzeba mieć antywirusa, są liczne problemy, a na platformy mobilne to tak się wydaje, że to jeszcze nie jest taki powszechny problem. Okazuje się, że zaczyna być, bo tych aplikacji, które są sklasyfikowane jako złośliwe oprogramowanie, jest ponad 1,5 miliona, a co więcej szacuje się, chociaż oczywiście to szacowanie jest pewnie bardzo niedokładne, że codziennie powstaje 1,5 tysiąca nowych próbek złośliwego oprogramowania, więc jest to bardzo duża liczba. Jak to się rozkłada geograficznie? Głównie rynek azjatycki jest narażony na złośliwe oprogramowanie. Chiny tutaj bardzo prężnie działają w tym aspekcie. W Polsce, jak widać, jest całkiem nieźle, nawet w porównaniu do Unii Europejskiej. Jesteśmy jednym z mniej narażonych krajów na złośliwe oprogramowanie. Jeżeli chodzi o platformy, to Tim Cook z Apple powiedział, że 99% malware'u jest na Androida, ale wiadomo, że konkurencji robi się pod górkę. To nie jest do końca prawda. Tak naprawdę na Androida jest, tak się szacuje, przynajmniej 97% złośliwego oprogramowania. Więc widzimy, że iOS jest troszeczkę bezpieczniejszy, nawet 97% bezpieczniejszy. No, niemniej jednak trzeba mieć na uwadze, że też na iOS może się trafić jakieś złośliwe oprogramowanie. Teraz tak, w jaki sposób możemy na swój telefon zainstalować jakiś malware? Najczęściej przez nieoficjalne sklepy z aplikacjami. Właśnie sporo czasu hobbystycznie spędziłem na tym, że ściągałem takie aplikacje z takich sklepów, rozpakowywałem je, patrzyłem coś w środku i w każdej oczywiście był jakiś malware. Niekoniecznie był przeznaczony na nasz rynek, niekoniecznie miał aktywny CNC, niekoniecznie działał, ale gdzieś tam był. Więc jeżeli ktoś na przykład chce mieć darmową aplikację, jakąś grę, która w sklepie Google jest płatna, niech tego nie robi, niech nie instaluje z nieoficjalnego sklepu, tylko niech zapłaci te 3-4 zł. Uważam, że warto. Kolejnym wektorem jakby dystrybucji są zainfekowane stacje robocze, czyli ktoś ma wirus na komputerze, podpina do niego telefon, no i w ten sposób przekazywana jest właściwa aplikacja na telefon. Też może dojść do wykorzystania jakichś podatności systemowych. To ma miejsce na szczęście stosunkowo rzadko. I te podatności są bardzo szybko łatane, więc jak ktoś aktualizuje swoje urządzenie, to zazwyczaj jest bezpieczne. Ale zdarza się też niestety, że malware znajduje się w oficjalnych sklepach z aplikacjami. Oczywiście te algorytmy, które wykrywają, czy aplikacja, która trafia do sklepu, jest prawidłowa, czy nie, działają coraz lepiej. Niemniej jednak zdarza się jeszcze cały czas, że w oficjalnym sklepie, czy to Google, czy Apple, znajdują się aplikacje, które można uznać, że robią coś szkodliwego dla nas. Czyli ten malware to tak naprawdę jest aplikacja, która robi coś złego. Sama w sobie aplikacja, no to jest po prostu plik zip, w którym znajduje się jakaś binarka. W Androidzie jest to forma DEX. No i znajdują się jakieś pliki XML, które określają, jak ta aplikacja ma działać, wszystkie pliki graficzne, multimedialne. Na iOSie sytuacja wygląda podobnie, z tym, że dodatkowo wszystkie pliki są podpisywane kluczem deweloperskim, więc nie ma możliwości rozkompilowania tej binarki do kodu źródłowego i jej ewentualnej rekompilacji później z jakąś zmianą. I co można zrobić z taką aplikacją, którą podejrzewamy o to, że może być jakaś szkodliwa dla nas? Przede wszystkim można wykonać analizę statyczną, co polega na tym, że po prostu patrzymy się, co na ten plik zip się składa. No i patrzymy się też na kod źródłowy, jeżeli da się go zrekonstruować, na przykład na Androidzie da się to zrobić. No i sprawdzamy, jak ten kod działa, czy nie ma jakichś metod, które widzimy, że będą działały na naszą niekorzyść. Też bardzo dobrą praktyką jest zobaczyć sobie w Click Android Manifest, jakich uprawnień żąda aplikacja, bo jeżeli mam aplikację, która, zresztą pokażę później, udaje, że jest odtwarzaczem multimediów, a chce na przykład mieć uprawnienia do wysyłania SMS-ów, no to coś jest nie tak.
Tak samo na iOSie możemy rozpakować pliki, zobaczyć, co jest w środku, ewentualnie spróbować zgadnąć, czy ta aplikacja jest prawidłowa, czy nie. Następnie przeprowadzamy analizę dynamiczną, czyli po prostu patrzymy, jak aplikacja działa, w jaki sposób komunikuje się z serwerem, jakich używa protokołów, co odkłada do logów. No i tak na całość tego procesu analizy dynamicznej składa się analiza wszystkich funkcjonalności w aplikacji, sprawdzenie logów, sprawdzenie komunikacji, testy samego API serwera, weryfikacja połączenia SSL i jeszcze parę innych rzeczy. No i wreszcie wróćmy teraz do tego z malware'u, czyli co on właściwie może robić, jakie są jego możliwości. Tak najstarszą historycznie grupą są SMS-y premium, czyli po prostu mamy aplikację, która wysyła te SMS-y premium, no i nam zjada pieniądze z konta. Później jest adware, aplikacje szpiegujące, ransomware, botnet, malware na aplikacje finansowe i malware, który stara się eskalować uprawnienia. SMS premium, tak jak już mówiłem, jest to najstarszy historycznie rodzaj złośliwego programowania. Po raz pierwszy w 2010 roku zaistniał. I tak jak już wspomniałem wcześniej, działa w ten sposób, że po prostu jakaś aplikacja prosi o uprawnienie do wysyłania wiadomości SMS. Jeżeli ktoś się na to zgodzi, no to po prostu co jakiś czas ta aplikacja takiego SMS-a wysyła, co zjada nam pieniądze z konta, twórca złośliwego oprogramowania ma z tego korzyści. No i tak to działa. Kolejną grupą jest adware, znaczy właściwie malware, bo sam w sobie adware jest sposobem dystrybucji aplikacji, gdzie twórcy mają zysk z tego, że są reklamy w tej aplikacji, tak? No, czyli każda aplikacja, która jest darmowa w oficjalnym sklepie, jest adwarem tak naprawdę. Problem zaczyna być, jeżeli te reklamy stają się tak agresywnie nas atakować i czasem wręcz uniemożliwiać korzystanie z urządzenia. No i to są przykłady takich aplikacji, na przykład Durak, Moby Dash, Plankton, Muda na iOS. Z Durakiem jest taka ciekawa historia, bo on był dostępny przez mniej więcej miesiąc do pobrania ze sklepu Google Play. Pobrało go około 10 milionów użytkowników. I dlaczego to było możliwe? Ponieważ on wykorzystał taki bardzo prosty, ale okazało się skuteczny mechanizm oszukiwania algorytmów sprawdzających Google'a. Ponieważ, tak jak widzimy, to jest wycinek z kodu źródłowego tej aplikacji, ma w ustawieniach zapisany czas, po którym od instalacji zaczyna działać. Czyli instalujemy sobie aplikację, przez pierwsze 86 400 sekund nic się nie dzieje, a potem nagle zaczyna nas bombardować reklamami. I tak naprawdę nawet nie wiemy dlaczego, bo tę aplikację zainstalowaliśmy ileś tam dni temu, więc ciężko skojarzyć, że to ona może być problemem. I w praktyce to wygląda w ten sposób. Przy każdym odblokowaniu ekranu jesteśmy bombardowani jakimiś reklamami, co właściwie uniemożliwia albo wręcz bardzo utrudnia korzystanie z telefonu. No i tak za każdym razem, oczywiście te reklamy zazwyczaj skłaniają nas do tego, żebyśmy zainstalowali jakąś jeszcze inną aplikację, która by robiła jeszcze gorsze rzeczy. Kolejną grupą są aplikacje szpiegujące, czyli takie, które bez naszej wiedzy i świadomej zgody wysyłają prywatne dane o nas na jakieś niezaufane serwery, gdzie są przetwarzane w jakiś sposób dla nas szkodliwy. Parę przykładów, jak widzimy też na iOS-a są znane takie aplikacje. Jak to wygląda w praktyce? Instalujemy aplikację, wysyłamy SMS-a, później analizując komunikację sieciową okazuje się, że wysyłamy treści swoich SMS-ów do jakiegoś zupełnie niezaufanego serwera. Oczywiście robi to ta aplikacja, nie mamy pojęcia w jaki sposób przetwarzane po stronie serwera są te informacje, które wysyłamy w SMS-ach. Najczęściej w przypadku wysyłania SMS-ów na takie niezaufane serwery chodzi o to, żeby mieć dostęp do takich tokenów z transakcji bankowych na przykład, tak? Bo zazwyczaj drugi kanał wyświetlenia jest wiadomościami SMS, więc jeżeli ktoś się przejmuje, to tak naprawdę może, jeżeli ma dostęp do naszej bankowości, robić transakcje z naszego konta. Tutaj przykład Keyloggera, tak samo instalujemy sobie aplikację. To jest jedna z aplikacji, którą znalazłem po prostu w nieoficjalnym sklepie. Aplikacja SwiftKey jest płatna na Androida za jakieś tam 4 zł. Można ją ściągnąć za darmo z nieoficjalnego sklepu. No i aplikacja działa bardzo ładnie i poza tym, że sobie ładnie działa, to jeszcze wysyła na jakiś zdalny serwer każde kliknięcie w klawiaturę. Czyli ma dostęp do wszystkich danych, jakie wpisywaliśmy.
Kolejną grupą jest ransomware, czyli to jest oprogramowanie, które uniemożliwia nam korzystanie z telefonu albo znacząco utrudnia. I w celu przywrócenia możliwości korzystania z telefonu mamy zapłacić jakiś okup, najczęściej w bitcoinach. I to jest bardzo problematyczne oprogramowanie, bo w ciągu ostatnich lat, właściwie roku, bardzo dużo powstało próbek takiego oprogramowania i jest mnóstwo ludzi dotkniętych takim problemem. Jak ktoś ma mniejszą świadomość techniczną, to zazwyczaj woli zapłacić te paręnaście złotych, parę dziesiąt złotych w zależności od ransomware'u, żeby móc korzystać ze swojego urządzenia. Tu są jakieś przykładowe aplikacje. Wszystkie są na Androida, na iOS, a nie znalazłem żadnej działającej aplikacji, która by działała jako ransomware. Jak to wygląda w praktyce? Wygląda tak, że instalujemy sobie aplikację, która podszywa się pod player flasha. No i widzimy, że FBI nagle chce od nas jakieś pieniądze. Nie ma żadnej możliwości wyjścia, znaczy jest, ale nie jest to takie trywialne wyjścia z tego ekranu. A nawet jak już nam się to uda, to okazuje się, że po wejściu w dowolną inną aplikację wyskakuje nam ten sam ekran i nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. A właśnie to jest próba wejścia w ustawienia i co się dzieje? Oczywiście włączy się znowu okienko, które informuje nas o tym, że musimy zapłacić okup. I w przypadku tego oprogramowania sytuacja była o tyle dobra, że nie szyfrowało to naszych plików na dysku. Po prostu to było takie uciążliwe powiadomienie o tym, że musimy zapłacić, ale nasze jakby zdjęcia, nasze pliki, które przytrzymywaliśmy na urządzeniu, były niezmodyfikowane. Ale są też takie przykłady oprogramowania, jak na przykład to, które widzimy. Tutaj mamy plik PNG. Zaraz zainstalujemy sobie ransomware, który zaszyfruje nam wszystkie pliki multimedialne na dysku i tego pliku już nie będziemy w stanie odzyskać, dopóki nie zapłacimy okupu. No i widzimy, oczywiście jest to powiadomienie, które się przy każdej akcji wykonuje. I co się stało teraz z plikiem graficznym? Z jakiegoś powodu nie wyświetla się ostatnia klatka, na której jest pokazane, że ten plik już nie ma rozszerzenia PNG, tylko ENC. Jest zaszyfrowany ASM, ale uwierzcie mi, że tak jest i wtedy mamy faktycznie spory problem, bo technicznie jest taka możliwość, żeby te nasze zaszyfrowane pliki miały na tyle skomplikowane klucze, żebyśmy nie byli w stanie ich sami rozszyfrować, więc wtedy de facto albo musimy otworzyć sobie wszystko z kopii zapasowej, jeżeli mieliśmy, a jeżeli nie, no to musimy chyba zapłacić albo się pożegnać z tymi plikami. Kolejną grupą jest botnet, czyli sieć urządzeń, które pozostają pod zdalną kontrolą serwera CNC i mogą zostać wykorzystywane na przykład do ataków typu DDoS. Tu jest kilka przykładów. Najbardziej rozpowszechnionym był Not Compatible, który na rynku w Stanach miał 4 miliony instalacji. I jak to wygląda w praktyce? Aplikacja, którą instalujemy, musi zdobyć uprawnienia do uruchamiania się na samym początku wraz ze startem systemu. I jak już to działa w tle, no to po prostu cały czas się komunikuje z tymi serwerami CNC i odpytuje się o instrukcję, co ma zrobić. Tutaj widzimy, że jest odpytywane są dwa serwery, Not Compatible App EU i 3x3 Budget 9 RU. I kolejną grupą jest malware na aplikacje finansowe i tutaj, żeby taka kampania malwareowa zadziałała, to musimy zrobić dwa kroki. Po pierwsze musimy przejąć jakiś sposób kontrolę nad samą w sobie aplikacją bankową, a po drugie musimy przejąć wiadomości SMS, które są używane do uwierzytelnienia transakcji. Tu jest parę przykładów aplikacji. Najbardziej pomysłowy jest FakeBank, który działa w taki sposób, że po pierwsze oczywiście prosi o uprawnienia o czytanie wiadomości SMS, więc ten pierwszy krok mamy już załatwiony. Gorzej jest z przejęciem kontroli nad bankowością, bo to nie jest takie trywialne. Ta aplikacja robi to w bardzo pomysłowy sposób, ponieważ jak widać jest przeznaczona, znaczy może nie widać, ale jest przeznaczona na rynek chiński i te zakreślone na zielono nazwy pakietów, to są nazwy aplikacji bankowych, które są na rynku chińskim. Jeżeli malware wykryje, że na urządzeniu jest zainstalowana taka aplikacja bankowa, to
używa tych dwóch metod, które służą do tego, że po pierwsze wyświetla powiadomienie użytkownikowi, że jest nowa aktualizacja aplikacji bankowej, usuń swoją i pobierz z tej strony nową aplikację. Brzmi to dosyć naiwnie, ale niektórzy ludzie, to było przeznaczone na chiński, więc tam może są ludzie bardziej podatni na takie ataki, instalowali te aplikacje bankowe z niezaufanych źródeł, no i wtedy można było przejąć ich fundusze. Ostatnią grupą jest malware odblokowujący uprawnienia systemowe. Zarówno na iOSie, jak i na Androidzie jest struktura uprawnień i bezpieczeństwa taka sama jak na Unixie, ponieważ są systemy de facto oparte na Unixie. Czyli aplikacja ma jak dostęp tylko do niewielkiej części zasobów. Na iOSie jest to jeszcze bardziej restrykcyjne, bo nie może sięgać do zasobów wspólnych, tylko może korzystać ze swoich zasobów. Więc tutaj bardzo istotne jest to, że nie może wyjść jakby do plików i innych ustawień systemowych. Dlatego bardzo ważnym i pożądanym jakby skutkiem działania malware'u jest jakby wyjście z tego sandboxu aplikacji i przejście do całego systemu. W przypadku Androida to nazywa się rootowanie, w przypadku iOS-a jailbreak. No i polega to na tym, że zdobywa się po prostu uprawnienia administracyjne na urządzeniu i jeżeli mamy malware na urządzeniu mobilnym i mamy ten dostęp do urządzeń administracyjnych, no to właściwie może on zrobić wszystko. Może instalować sobie sam bez naszej wiedzy dodatkowe paczki, może sięgać do wszystkich plików, do wszystkich zasobów, do naszych tokenów out, na przykład do Facebooka, czyli może po prostu w naszym imieniu się logować do mediów społecznościowych. Więc no, nie jest dobrze, mówiąc krótko. Też to, jak bardzo i jak ważnym elementem dla malware'u jest blokowanie uprawnień systemowych, jest fakt, że w zeszłym roku rozpisano konkurs, którego nagrodą było $1 000 000 za złamanie zabezpieczeń systemowych iOS-a 9. Tak jeszcze jako ciekawostkę powiem, że ten konkurs mniej więcej po 4 dniach został rozwiązany i został wydany komunikat, że już ktoś się zgłosił i zebrał $1 000 000. Jeszcze tylko dodam, że w tym roku, mniej więcej miesiąc temu, wyszedł iOS 10 i Zygodium ogłosiło nowy konkurs, tym razem na $1.5 miliona. Tutaj parę przykładów takiego malware'u, który potrafi odblokować uprawnienia systemowe. Przykład, który może większość z was skojarzy, bo było nim dosyć głośno, to StageFright, który szacuje się, że w momencie swojej premiery miał ponad 1 miliard podatnych urządzeń. Podatność wynikała z błędów w przetwarzaniu multimediów w Androidzie. I do przejęcia kontroli nad urządzeniem wystarczyło wysłać na nie wiadomość MMS. Tutaj jest Pegasus, który działa na iOS-a i też można było przejąć kontrolę nad urządzeniem tylko i wyłącznie przez to, że ofiara weszła na specjalnie przygotowaną stronę w internecie ze swojego telefonu. Były uruchamiane 3 exploity, jeden na samą w sobie przeglądarkę, 2 później na jądro i w efekcie można było przejąć całe urządzenie. Też tutaj taka wstawka, bo Google wprowadził w Androidzie 6 taką funkcjonalność jak Assist API, która po raz pierwszy umożliwia dowolnej aplikacji dostęp do treści zawartych w innych aplikacji. Wcześniej to było niemożliwe i z punktu widzenia bezpieczeństwa takiego czegoś moim zdaniem nie powinno być, ale Google to wprowadził. Oczywiście domyślnie asystentem jest aplikacja Google'a, więc tu powiedzmy, że wszystko jest w porządku. Problem polega na tym, że te uprawnienia mogą zostać przerzucone na dowolną inną aplikację i wtedy każda aplikacja, którą zainstalujemy, może sięgać jakby do dokładnej zawartości ekranu każdej innej aplikacji, która jest otwarta. Więc pytanie, czy to nie jest samo w sobie malwarem, albo przynajmniej jest dobrym punktem zaczepienia dla twórców, żeby tutaj zacząć coś tworzyć. Okej, i teraz parę słów o tym, jak można się zabezpieczyć przed złośliwym oprogramowaniem. Przede wszystkim unikać instalowania aplikacji z niezaufanych źródeł i to chciałbym, żebyście wszyscy zapamiętali z tej prezentacji, żeby nie instalować aplikacji z niezaufanych sklepów, bo to zazwyczaj się źle kończy. Po drugie, można sprawdzać, jakie uprawnienia są zgłaszane przez aplikację. Jeżeli nie pokrywają się z tym, co aplikacja powinna robić funkcjonalnie, to zastanowiłbym się, czy chciałbym z takiej aplikacji korzystać. Trzeba też monitorować wydajność urządzenia i czas życia na baterii, ponieważ jeżeli zauważymy znaczący spadek takiej wydajności, możemy się spodziewać, że jakaś aplikacja robi w tle coś, czego byśmy nie chcieli.
To taka rada dla programistów też, że jeżeli mamy jakieś widoki, w których są jakieś wrażliwe dane typu numery kont bankowych albo jakieś salda, trzeba dodać flagę secure, bo to zabezpiecza przed tym, że inne aplikacje mogą zobaczyć właśnie treść tych widoków. Można też tworzyć kopie zapasowe i oczywiście należy na bieżąco aktualizować system, przez co możemy uniknąć tych exploitów na cały system, które nam eskalują uprawnienia do administracyjnych. Też teraz pytanie, dlaczego w takim razie mobilne antywirusy nie rozwiązują problemu? Dlaczego to nie jest tak, że instalujemy sobie antywirus i jesteśmy bezpieczni? Tak, no, bo tak powinny działać antywirusy. Na komputerach robią to dosyć dobrze, ale na platformach mobilnych mają bardzo niską skuteczność. Wynika to z tego faktu, że trzeba mieć kompromis pomiędzy wydajnością systemu i czasem życia na baterii, a bezpieczeństwem. Gdybyśmy mieli takie antywirusy działające w oparciu o heurystyki i robiące analizę dynamiczną każdej aplikacji, którą ściągamy, to czas życia baterii byłby skrócony o połowę, więc no to troszkę się mija wtedy z celem telefonów przenośnych. Dlatego takie antywirusy robią tylko taką statyczną analizę sygnatur i to jest zdecydowanie za mało, żeby w dzisiejszych czasach przeciwdziałać złośliwemu oprogramowaniu. OK, to następną grupą, już ostatnią, która może zagrażać tym telefonom, są podatności w aplikacjach, czyli błędy programistyczne. Tutaj jest pierwszy przykład. Tutaj jest klucz opt, który był w 2012 roku w produkcyjnej aplikacji Airbnb. Po rozszyfrowaniu, rozkompilowaniu aplikacji można było statycznie zobaczyć, że są klucze opt do LinkedIna, Facebooka, Microsoftu. I z takim kluczem można było z uprawnieniami na przykład Airbnb sięgać do danych wszystkich użytkowników, którzy połączyli swoje konto na przykład Facebooka z Airbnb, czyli no, to jest gigantyczny problem i użytkownicy końcowi de facto nic z tym nie mogli zrobić, nawet nie wiedzieli, że instalują swoją aplikację, jest w niej taka podatność, która umożliwia dostęp do wszystkich ich danych z tych platform. Kolejnym przykładem jest atak na transmisję danych i tu jest aplikacja Echo Zephyr, która polega na tym, czy służy do tego, żeby zarządzać zdalnie klimatyzacją w naszych domach, czyli instalujemy sobie klimatyzator wspierający tę aplikację. Następnie mamy aplikację mobilną, która działa w ten sposób, że wpisujemy na niej adres IP właśnie tego naszego klimatyzatora, wpisujemy hasło, które było wcześniej ustawione, no i możemy z tej aplikacji zdalnie kontrolować temperaturę w naszym domu. To wydaje się być... Tak, słucham. Nie. Musisz mieć statyczne IP wystawione na zewnątrz, podajesz jego adres, wcześniej na tym urządzeniu masz zahardkodowane hasło, no i możesz zdalnie sobie regulować temperaturę. To wydaje się, że jest dosyć wygodne, ma sens, wracasz sobie z wakacji w zimie, chcesz, żeby było ciepło w domu, sobie zwiększasz ogrzewanie. Tylko pytanie, jak została zrealizowana transmisja między aplikacją a właśnie tym klimatyzatorem? I wygląda ona w ten sposób, czyli jest to jakiś protokół binarny, nie jest to HTTP ani nic, co byśmy znali. Tak wygląda komunikacja od klienta do serwera, wiadomość z powrotem i kolejna wiadomość od klienta. Tutaj jeszcze tego nie widać, ale jeżeli byśmy wpisywali inne hasła w każdej kolejnej próbie połączenia, to wygląda to w taki sposób. To jest pierwsze hasło, drugie, trzecie. I widzimy, że zmienia się tylko taka konkretna, niewielka liczba bajtów, dokładnie ta z końcówki tutaj. No więc możemy się spodziewać, że to jest hasło albo przynajmniej jakiś hash z hasła. I co się okazało po dokładniejszej analizie, że te parę bajtów to jest dokładnie pierwsze 10 jakby znaków zęby piątki, którą sobie wygenerowaliśmy z naszego hasła. Czyli tak naprawdę nasłuchując taką komunikację zupełnie biernie, po prostu jesteśmy w tej samej sieci, co ktoś, kto akurat łączy się ze swoim domem i chce sobie zmienić temperaturę, nasłuchując jego komunikację przyjmujemy tą MD5 z jego hasła i to nam w zupełności wystarczy do tego, żeby później zgłosić się do jego domu i zmieniać mu temperaturę, tak? No bo to jest jedyne zabezpieczenie. Nie ma tutaj żadnego SSL-a ani nic, no więc też użytkownicy takich aplikacji zupełnie pewnie się tego nie spodziewają, że są nastawieni na takie ataki. Oczywiście oprócz tego jest mnóstwo błędów w API po stronie serwera. Są to błędy kontroli dostępu, błędy uszczelnienia, błędy logiczne, wiele, wiele innych. Nie będę teraz o nich mówił, jeżeli ktoś chciałby sobie o nich trochę więcej poczytać, to jest taki dokument jak OWASP Mobile Top 10 i tutaj są jakby najważniejsze
problemy wynikające z komunikacji między telefonem a API serwera objaśnione. Można sobie o nich trochę więcej poczytać. I teraz jak zabezpieczyć się przed takimi atakami wynikających z podatnych aplikacji. Przede wszystkim trzeba robić na bieżąco aktualizację aplikacji. Jeżeli ktoś zgłosi dostawcy jakiś problem, zazwyczaj on to dosyć sprawnie poprawia i aktualizuje aplikację, więc należy trzymać na bieżąco swoje aplikacje. To samo dotyczy się systemu operacyjnego, też należy unikać korzystania z niezaufanych sieci Wi-Fi. Tak, jak się ma Androida, to faktycznie haha, jak się ma iOS-a jest trochę lepiej. No ale trzeba mieć taką świadomość, że istnieją exploity na systemy operacyjne, na Androida, jeżeli jest w starszych wersjach też. Więc no, polecam jednak starać się korzystać z tych nowszych wersji, chociaż to nie jest łatwe. Więc czy urządzenie mobilne może być bezpieczne? No tak sobie zestawiając te wszystkie zagrożenia, to pewnie nie do końca. Większość tych zagrożeń oczywiście możemy mitygować, możemy jakoś sobie z nimi radzić, no ale z takimi zagrożeniami jak na przykład nieaktualny system, w którym może być wiele podatności, raczej nie jesteśmy w stanie nic zrobić. No i tutaj musimy żyć z tą świadomością, że niestety mogą być jakieś podatności na sam sobie system operacyjny, które będą w stanie przełamać nasze zabezpieczenia, ale większość problemów możemy zabezpieczyć, znaczy po prostu korzystać z bezpiecznych aplikacji, nie korzystać z niezaufanych sklepów, sprawdzać uprawnienia instalowanych aplikacji i to powinno wystarczyć na tyle, żeby czuć się w miarę pewnie i bezpiecznie ze swoim telefonem, chociaż no, oczywiście nie jest to bezpieczeństwo stuprocentowe, no ale też z drugiej strony nie możemy zaprzestać korzystania z telefonów, bo one są zbyt ważne dla nas i pewnie nikt sobie nie potrafi wyobrazić życia bez nich, więc jakoś musimy żyć z tą świadomością, że nie jesteśmy w pełni bezpieczni. Okej, i to tyle, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to z przyjemnością odpowiem. Słucham. Znaczy Cyanogen Mod ma tą zaletę, że jest aktualizowany na bieżąco, więc jeżeli ktoś ma starszy telefon, którego już nie wspiera producent, na przykład jakiś Samsung, to Cyanogen Mod go będzie wspierał, będzie robił aktualizację codziennie prawdopodobnie. Pytanie, czy ufamy Cyanogen Modowi, tak? Bo wtedy wgrywasz sobie cały system operacyjny na telefon i tam może być wszystko. W przypadku Cyanogen Moda to jest duża organizacja, która ma kod wystawiony, jest otwarty na GitHubie, można sobie go przejrzeć, więc czułbym się w miarę pewnie i jest on aktualizowany, więc tu jest wszystko w porządku. Tak, ale tam są pytania. Nie, to... To, no, czy nie jest to w ogóle bezpieczniejsze od takich normalnych od systemów od Samsunga, od Sony? Znaczy, z punktu widzenia systemu operacyjnego to jest oparte na Androidzie, więc jeżeli masz Androida 6.0, to niezależnie od tego, czy on będzie na Samsungu, Androidzie, Nexusie, czy to będzie Cyanogen Mod, czy inny ROM, to jeżeli będzie jakaś podatność systemowa, która jest wycelowana w Androida 6.0, to ona zadziała i na Cyanogen Modzie, i na Samsungu. Więc tutaj jest zysk ten, że po prostu masz najnowszą wersję Androida, a jeżeli na nią będzie jakaś podatność, no to i tak będziesz dotknięty nią. Tak, mówiłeś o tych zaufanych sklepach. Dla Androida jakie poza Google Play? A o jakich możemy mówić? Żadne. Tylko Google Play. Tylko tam jest jakaś sensowna analiza robiona tych instalowanych aplikacji, ale tak naprawdę tam są wszystkie aplikacje, więc... Znaczy, oczywiście oprócz tego, że jest Google Play, są aplikacje z otwartym kodem źródłowym, no które oczywiście możemy sobie sami przejrzeć. No i wtedy też jest w porządku, tak? No bo jeżeli sam przeczytasz kod, zobaczysz, że robi to dokładnie, czego byś chciał, możesz sobie sam tę aplikację skompilować albo ściągnąć jakiegoś źródła. No i to jest w porządku. Gorzej, jeżeli masz aplikację, która jest albo z zamkniętym kodem źródłowym, albo po prostu widzisz, że jest przekompilowana i coś mogło być dodane w międzyczasie. Nie korzystałem, więc nie wiem, szczerze mówiąc. No tutaj w sumie problem bardzo duży mają użytkownicy Androidów z Chin. Tam Google Play nie jest dostępny, usługi Google'a również nie są dostępne i wtedy chcąc, nie chcąc zawsze oni używają jakichś, że tak powiem, nieoficjalnych sklepów. Dokładnie i zgadzam się w 100%. Też nie wiem, czy pamiętacie, na jednym z pierwszych slajdów było pokazana, jaka jest dystrybucja malware'u na świecie. No i najbardziej dotknięte były właśnie Chiny i Indie, jeżeli dobrze pamiętam. I to wynika właśnie stąd, że tam nie zawsze są dostępne wszystkie aplikacje, więc jakoś sobie ludzie
chcą radzić i ściągają je z niezaufanych źródeł, co się kończy, tak jak widać, jest to najmniej bezpieczne miejsce i region. No są też czasami w przypadku Androidów tak naprawdę musimy wybierać pomiędzy mniejszym złem albo po prostu kupić nowy smartfon. Załóżmy, producent przestaje wspierać nasz ulubiony model, chcemy małe smartfony, w tym momencie małych smartfonów nie ma i chcemy go sobie utrzymać na jakimś tam poziomie aktualizacji. No tyle, że producent telefonu nie ułatwia nam sprawy, udostępniając w ogóle jakiekolwiek narzędzia do odblokowywania bootloadera, zrootowania tego urządzenia. I chcąc, nie chcąc, korzystamy wtedy jednocześnie, chcąc to zrobić i wgrać jakiś alternatywny system. Po pierwsze musimy zaufać komuś, kto udostępnił jakieś narzędzia do zrootowania tego. Czyli no de facto exploit. Oczywiście, tak, musimy to zrobić. Tylko, że tak, odblokowując sobie samego bootloadera, jakby jesteś na warstwie trochę innej niż sam system operacyjny, czyli nawet używasz exploita jakby bezpośrednio na niższej warstwie i tak naprawdę jeżeli potem zainstalujesz CyanogenModa, to nie widzę możliwości, jak ten exploit mógłby później wpływać na działanie systemu. Więc jeżeli masz stary telefon, to uważam, że w miarę bezpiecznym rozwiązaniem, znaczy bezpieczniejszym na pewno niż korzystanie z jakiejś wersji Androida typu 2.3, jest użycie exploita, odblokowanie sobie bootloadera, potem zainstalowanie nowszej wersji Androida, na przykład CyanogenModa. No i to powinno działać dosyć dobrze. To oczywiście nie jest idealne rozwiązanie, ale o wiele bardziej wolałbym, żeby po prostu Google jakoś się ogarnął, że tak powiem, i robił te aktualizacje na bieżąco, czy je wymuszał u producentów, no ale niestety tak nie jest. No nie zrobią tego. No tutaj są niektórzy producenci, którzy sami udostępniają swoje własne narzędzia do odblokowywania bootloadera i rootowania konkretnego modelu. Mhm. I to jest moim zdaniem dosyć dobra praktyka. Poza tym w miarę czysty, nie dorzucają zbyt wielu rzeczy od siebie do samego systemu, więc utrzymują to przynajmniej na razie, w moim przypadku, dosyć aktualnym. Nie, no tak, się zgadzam, że jeżeli producent wypuszcza sam takie narzędzia do wychowywania bootloadera, no to jest dużo lepsze niż gdyby tego nie robił, bo wtedy naraża swoich użytkowników na to, że oni i tak to będą robić tylko z niezaufanych źródeł, więc to jest sobie lepsza strategia. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytanie? Dobra, no niestety tutaj okupuję mikrofon. Jeszcze, co nam możesz powiedzieć o sytuacji, w której powiedzmy twórcy aplikacji bankowych, czy też innych, które z zasady operują na wrażliwych danych i muszą dbać o bezpieczeństwo użytkownika, powiedzmy takie aplikacje wykrywają sobie, czy telefon jest zrootowany, jeśli jest zrootowany, to odmawiają działania. Potem użytkownik chce to w jakiś sposób obejść, no to instaluje sobie kolejne jakieś tam moduły Xpost albo inne osobne aplikacje, które oszukują tę aplikację bankową, że jednak ruta nie ma. I to jest w tym momencie takie przerzucanie piłeczki pomiędzy dwiema stronami. Co chwila to przestaje działać, kilka dni później znowu działa i tak dalej. Zatem kontrpytanie, czy spotkałeś się faktycznie z aplikacją bankową, która by nie działała na zrzutowanych urządzeniach? Jaka? Samsung Pay na przykład. Samsung Pay, okej. Znaczy ja spotkałem się z wieloma aplikacjami, które robią to w trybie informacyjnym. W sensie przy pierwszym uruchomieniu aplikacji mówią, że twoje urządzenie jest zrzutowane, miej świadomość tego, że jest mniej bezpieczne. Ale właśnie i to jest moim zdaniem bardzo rozsądne podejście, bo jeżeli ktoś... Dokładnie. Kiedyś wydaje mi się, że to była aplikacja albo BZWBK, albo PKO BP, która właśnie wykrywała ruta, odmawiała działania, ale dawała się ówcześnie oszukać. Tyle, że to było dawno temu. Jasne. I nie wiem, znaczy, jaki jest w tym momencie status. Według mnie aplikacje nie powinny zabraniać użytkownikom Androida korzystania tylko dlatego, że urządzenie jest zrutowane, dlatego że Android przez swoją politykę aktualizacji bardzo często
de facto zostawia, znaczy nie pozostawia wyboru użytkownikom i zmusza ich do robienia takich rzeczy jak rootowanie i aktualizacje z niezaufanych, znaczy z niezaufanych po prostu z jakichś takich ROM-ów nieudostępnianych przez producenta. No i dlatego uważam, że banki nie powinny tak robić i wydaje mi się, że nie będą tak robić już za niedługo, ponieważ tak duża część użytkowników Androida rootuje swoje urządzenia, że po prostu banki zauważą, że no to im się jednak nie opłaca, jakby rezygnować z tak dużej grupy odbiorców. Jeszcze jakieś pytania? Okej, to jeśli nie ma, to dziękuję za uwagę.